Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie w kolejnym odcinku z 1 Majora w CS2 w Kopenhadze. No, jak poszło nam w pierwszej fazie, no... Poszło to za dużo powiedziane, stary. No możemy zobaczyć, że tylko te trzy piki mi siadły. Generalnie tak, jakoś traktuję te filmy z tego pikema jako takie, wiesz, filmy, gdzie faktycznie chciałbym się troszkę więcej wypowiedzieć i mam nadzieję po prostu, że ktoś tego słucha, a jak nie, to trudno. No to sobie troszkę porozmawiamy o tym, co się tak naprawdę stało w tym pikemie. No generalnie, kwestia na sam początek jest taka, że bardzo dużo osób jakby... robiąc ten pikem, nie zauważyła jednej ważnej rzeczy, że jeżeli daliśmy na przykład drużyny, które potencjalnie mogły zrobić 3-0, jak na przykład Heroic, które zrobiło 3-0 finalnie wraz z Cloud9, jeżeli daliśmy Heroic do wyjścia, dużo osób nie zauważyło tego, że wtedy punkt nie jest liczony, bo jest tu napisane, że awansują drużyny z bilansem 3-1-3-2, więc automatycznie, jeżeli daliśmy tutaj Heroic, które zrobiło 3-0, punktu nie dostawaliśmy i widziałem właśnie, jak oglądałem pikemy innych ludzi, że dużo osób też tego nie zauważyło. Izak tak na przykład między innymi nie zauważył, z tego co widziałem na filmie i no czyni to ten pikem tak naprawdę jeszcze bardziej ciężkim do trafienia, no bo musimy trafić dwie drużyny dokładnie, które zrobią 3-0 i dokładnie dwie, które zrobią 0-3, bo jeżeli wrzucimy te drużyny, no potencjalnie właśnie mówię, Heroic, które zrobiło 3-0, no to mamy i tutaj praktycznie punkt minus i jeszcze tutaj punkt minus, bo nie trafiliśmy drugiego 3-0, w momencie, że wiesz o co chodzi. Więc no tak to wygląda i naprawdę bardzo dużo niespodzianek. Bardzo dużo niespodzianek w tym oczywiście pikemie się stało. No mój pewniaczek, jak i oczywiście pewniaczek 99% osób myślę, że miało Limvision na 0-3 i no właśnie, co tu się stało? No Limvision wygrało z Furią, stary, drugi mecz. Co tu się stało? Naprawdę nie mam pojęcia. Furia przegrała z Legacy pierwszy mecz, to jeszcze jest do przebolenia, stary. Ale porażka Fury z Limvision, naprawdę, to jest mecz, który taką fajną tasiemkę mi zepsuł na ten dzień, w sensie na te mecze drugie, że tak powiem. No, 6 na 8 meczy miałem trafionych. Miałem jeszcze postawione Golden Coins NC, które wygrywało z NC 12-7, stary. Jedną rundę wystarczyło dobrze zagrać. Był wynik 12, chyba 11 i w pewnym momencie zaspoilerowałem sobie, był kurs 1-0-8 na koi. I oni to przegrali. No i potem dogryweczka, no już żadnej tutaj, że tak powiem, rundy nie udało się wygrać. Więc te dwa mecze ostatnie, no naprawdę, co tam się działo. A no nie wiem, no, stary, gdyby to weszło, to bym z wami nie rozmawiał, bo bym siedział na jakichś Malediwach. Naprawdę. Ale generalnie, no dalej co się stało? Zapytasz Kroxy, czemu jesteś takim antypolakiem? Pamiętasz, co powiedziałem gościu w poprzednim filmie, że dużo osób daje to NC jako pewniaczek do wyjścia do następnej fazy. Niektórzy dawali na 3-0 ich, a ja powiedziałem, że mi się nie wydaje, żeby oni nawet wyszli. No i tak się oczywiście stało. NC nie wyszło. Ostatni mecz na Furię. No miałem beta, stary, no przyznam się bez bicia, miałem dokładnie tym 2-0 na Furię. No ale co tam się stało? No właśnie, Apex przegrało z Legacy. Przegrało jeszcze Soul Spain 0-2. No i tutaj Eternal trafiłem, no tylko że też miałem parę kuponów, gdzie było tam 2-0 postawione. No a zauważyłem, że Gamer Legion potrafi tylko Overpassa, stary, grać. Dosłownie, oni, patrz, wszystkie mecze, stary, większość, które oni wygrywali, wygrywali na overpassie. 13-8 z Amcal wygrany mecz. Amcal też zrobił 0-3, to jest w ogóle hit, że miałem Amcal dane na 0-3 wraz z Limvision. Weszłoby mi jedno dodatkowe. Jeden punkt bym miał dodatkowy, ale jak usunęli tam naklejkę na Ninepandas, jak się okazało, że Ninepandas nie jedzie i wchodzi Gamer Legion, no to ja oczywiście mądry musiałem dać swój jeden typ taki, wiesz, z dupy trochę. I wrzuciłem to Gamer Legion na 0-3. No stary, no wiedziałem, że będę tego żałował. No ale no Amcal zrobił 0-3 i tak by w sumie to nic nie zmieniło, bo i tak by mi brakło wtedy chyba, no i do, no jednego punkta by mi wtedy brakło, więc jeszcze bardziej bym sobie w brodę
w brodę bym sobie pluł. No tutaj chyba, a tu akurat uciągnęli Vertigo, no ale tutaj no jedyną mapę, jaką wygrali na Eterna, no to było właśnie był ten Overpass, który w ogóle prowadzili 10-0 do połowy, więc abstrakcja trochę. No co tu się jeszcze stało? No tak z pozytywnych zaskoczeń, z negatywnych, no to definitywnie wydaje mi się dla Polaków, no to Ence, które no naprawdę... No był potencjał, no ale jeżeli przegrywasz do 3 Spain, to naprawdę, no już ciężko potem cokolwiek zrobić, tak? Dwa w ogóle z 3 meczów graliśmy na brazylijskie formacje. No i jeszcze graliśmy z kim? Z Koi graliśmy, tak? Oni Portugalczycy, Hiszpanie, no to Portugalian to też tak troszkę można podciągnąć pod właśnie takie południowoamerykańskie, no ale jednak nie. No, nie poszło definitywnie tutaj NC na tym majorze. Bardzo jeszcze z negatywnych tutaj zaskoczeń dla mnie Apex, naprawdę tragedia, piach. Negatywnych zaskoczeń dla mnie też. No co tutaj, tak naprawdę patrząc na te typy. No kurczę, szkoda mi tego Soul, że nie wyszli, na pewno. Ecstatic trafiłem dobrze akurat. W negatywne zaskoczenie bardzo Furia, mimo iż wyszli, no to naprawdę bić się o 0-2 z Koi. No średnio, no nie, ten mecz z nim wierzy naprawdę porażka. I z negatywnych też oczywiście tutaj, że Eternal Fire bez, że tak powiem tutaj, bez jednej mapy nawet oddało ten mecz Heroic. No ale no tutaj na pierwszej mapie było blisko, no kto wie jakby się to potoczyło dalej, tak. Może na trzeciej by się udało. No ale wynik close, bo 16-14 na tym Vertigo. No i co jeszcze? No tutaj Klauny też, Cloud9 te... Mecze z Ecstatic, mecze z Legacy też w pewnym momencie mocno dostawali. Potem comebackowali to i jakoś to się udawało, tak. No ale, no pikem, że tak powiem, naprawdę, biorąc pod uwagę, że margines błędu jest naprawdę bardzo, bardzo mały, no to kurczę ciężko według mnie. Jeżeli nie trafisz chociaż jednej drużyny, która zrobi 3-0, jednej, która zrobi 0-3, to jest naprawdę już bardzo, bardzo ciężko ten pikem trafić i wydaje mi się właśnie, przechodząc już tak płynnie do następnej fazy, czyli eliminacyjnej fazy legend, no będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko to trafić, więc no zobaczcie jakie po prostu tutaj drużyny mamy, no mamy tutaj drużyny typu Navi, mamy właśnie Cloud9, mamy jakiś Heroic, Vitality, mamy oczywiście Spirit, to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny pikem, bardzo ciężki przede wszystkim pikem. Bardzo mało czasu w ogóle zostało na zatwierdzenie typów. Nagrywam to przed 24, więc jeszcze dzisiaj ten film będzie pewnie. Też wstałem dzisiaj, wstałem dość późno, bo dalej jestem chory, przeziemiony, więc no doceń, że nagrywam to, tak. A, no i oczywiście kalendarzyk, tak jeszcze wspomnę, jeszcze przed tutaj postawieniem moich typów, że jak chcesz wziąć w kalendarzu, no to sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, napisz w komentarzu, jak twój pikem, jak typujesz dalej, co zawiodło, co cię zaskoczyło, no napisz, podziel się po prostu jakimiś swoimi doświadczeniami, jak oczywiście oglądasz Majora, no i oczywiście dołącz na Discorda. No ale płynnie przechodząc, no nie mamy już szans na diament, jak wydaje mi się 90% społeczności, chociaż tam paru osobom z tego co widziałem udało się strzelić, z moich znajomych to chyba tylko Wax z tego co widziałem trafił 5 punktów, reszcie się chyba nie udało z tego co widziałem, no ale no dobra. Jeśli chodzi o typy, to równie dobrze moglibyśmy zrobić stare coś takiego. I wtedy myślę, chociaż nie no, z tym Vitality na 0-3 to wydaje mi się, że potencjału nie ma. No bo właśnie, Vitality to jest drużyna, która z buta, że tak powiem, tutaj ode mnie ląduje na 3-0. Dodatkowo jeszcze oczywiście na 3-0 możemy rzucić takie drużyny jak G2. No ale no, G2 lubi się czasem wysypać. Faceland tak samo. Ale jest właśnie Spirit z oczywiście Donkiem. Te dwie drużyny lecą ode mnie na 3-0. No jeżeli Vitality i Spirit zrobią 3-0, a będę ich miał tu, no to i tak to nie wejdzie, tak? I tak to nie wejdzie, bo właśnie no tej zmianie, że tak powiem, w tym pikemie, no niestety takie coś już nie wchodzi, te pewniaczki przysłowiowe, które zawsze się obstawiało, więc trzeba dokładnie trafić te wyniki. 3-0 Spirit Furia. Pierwszy mecz, tak sobie zerknę, bo sobie ściągę zrobiłem na szybko. Pierwszy mecz Spirit z Cloud9, więc ciężki mecz, ale nie jest to, że tak powiem, nie do wygrania. Tutaj rosyjski pojedynek rosyjskich drużyn. Vitality pierwszy mecz na Eternal.
No, Eternal nie bez problemów wyszło z tej fazy. No i dalej mamy co? Mamy mecz jeszcze. Mamy tak, Face Heroic. No to tutaj mimo Heroic powinno wygrać z Face. Albo nie, nie wiem, mogę się mylić. Spirit oczywiście, Cloud9, Vitality, Eternal, Mouse, Ecstatic, Complexity, Pain, Virtus Pro, Imperial, Navi, Mongols i G2, Furia. No G2 raczej wydaje mi się z Furią na spokojnie powinno, że tak powiem, zostać tutaj dociągnięte. No ale właśnie, teraz pytanie stary takie. Pytanie takie, jak to, że tak powiem, dalej się ułoży. No biorąc pod uwagę, że właśnie wydaje mi się, że wygra właśnie Spirit, że wygra Heroic, Vitality, Mouse, Complexity, VP, Navi i G2, to w dalszych pojedynkach Spirit powinno się spotkać z Heroic, Vitality z G2. Więc jest to, no, ciężki orzech do zgryzienia. Jeżeli Spirit wygra z Heroic i Vitality z G2, to potem, kurczę, jeżeli Complexity by wygrało z VP, to Spirit gra z Complexity, a Vitality z Mouse. No, kurczę, jest to naprawdę bardzo ciężkie, bo tak naprawdę każdy tutaj może wygrać z każdym. To już jest taka faza, są już tak mocne drużyny, że naprawdę będzie ciężko to ustrzelić. No ale wydaje mi się, że w pierwszym meczu Complexity na pewno powinno wygrać z Pain i G2 z Furią. Navi z Mongolsami, no powinni, ale mogą być problemy. I wtedy właśnie Eternal Fire będzie grał z Imperial, jeżeli tak to się ułoży, Cloud9 z Mongolsami i Face z Furią. A, i jeszcze oczywiście Ecstatic z Pain. Więc, jeżeli Face wygra z Furią, Cloud9 z Mongolsami, Eternal Fire z Imperial i Ecstatic z Pain, to o 0-3 będą się pizgać Imperial i Mongolsi i Pain z Furią. I to jest właśnie taki pierwszy mój typ, który chciałem dać na 0-3, czyli właśnie Pain. No i drugi, kurczę, czy szczęście Mongolsom się skończy w tym, że tak powiem, zestawieniu? No szczerze nie wiem, tak naprawdę mogę tu rzucić Imperial, mogę tu rzucić Mongols, mogę tu nawet pokusić się rzucić Furię. No i tak już nie mam szans na diament, tak? Umówmy się. No ale wydaje mi się, że szczęście Mongolsom się w końcu prędzej czy później skończy. No jest to drużyna doświadczona na takich turniejach, no ale no... No nie wydaje mi się, żeby aż tak daleko oni potrafili zajść. I tak już są daleko, tak? No może ten jeden, dwa mecze uciągną jakoś na farcie. W sensie jeden jeszcze okej, ale drugi to już by było, wydaje mi się, naprawdę na farcie. No ale no, no właśnie. No wydaje mi się, że tak to zostawię. I tak nie mam już szans na diament. No i teraz drużyny do wyjścia. No to typujemy oczywiście Face Clan. Typujemy oczywiście Virtus Pro. Typujemy Mouse, typujemy G2, typujemy Heroic, no i właśnie, zostaje jeden slot. A drużyny, takie jak m.in. Navi, czy Cloud9, czy właśnie Eternal Fire. No i powiem wam tak, no, jakby to teraz ugryźć? No powiem wam tak, jeśli, że tak powiem, drabinka się ułoży tak, jak ja sobie tutaj symuluję, no to w ostatecznych starciach Face zagra z Eternal, Cloud9 z Complexity, a Virtus Pro z Navi. Więc któraś z tych drużyn się pożegnie tutaj. No i kurczę, nie wiem, czy tutaj nie zaryzykać Cloud9, tak szczerze. To jest chyba... No to jest chyba właśnie... Game, jaki zrobię. Chyba odpuszczę Navi w tej fazie, coś mi się tak wydaje. No mówię, no i tak już nie mam szans na tego diamenta, więc oby po prostu trafić to złoto. A o to raczej nie będzie ciężko. I no, ja chyba po prostu tak to zostawię, wydaje mi się. Zapisuję typy. Dajcie oczywiście znać, jak wy stawiacie dalej. Mam już tutaj srebrnego coina. No mam nadzieję, że to nie będzie maksymalne, że tak powiem, moje osiągnięcie w tym pikemie. Bo kurczę, nie chciałbym chyba pozostać na srebrze. No to naprawdę przeciętnie, no nie ma co się ukrywać. No i kolejny pikem z rzędu, który niestety zostanie u mnie maksymalnie złoty. No a tak naprawdę no te dwa mogły być diamentowe. No te trzy w sumie nawet. No ale zawsze musiałem dorzucić coś od siebie, więc ostatnio stwierdziłem, że idę tak jak większość. Ale podzielę się jakby swoimi przemyśleniami zawsze z wami, co bym właśnie dawał. No odkleiło mnie z tym Gamer Legion, nie będę ukrywał.
byli blisko wyjścia, dopiero w ostatnim meczu przegrali. No mamy Polaków jeszcze, oczywiście, między innymi w Maus, oczywiście Siuchy i no w sumie chyba tylko tam nie licząc, oczywiście, że na trenerce w G2 jest TAS i w FaceClanie Neo, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o polską, że tak powiem, husarię, która została na tym majorze. No dajcie znać, jak wystawiacie, jak wam poszło, co sądzicie o majorze, generalnie mecze spoko, naprawdę bardzo spoko, mi się przyjemnie ogląda tego majora, więc no jest okej, okay, jeśli chodzi, że tak powiem, o poziom, ale no kurczę, no mogłoby coś wejść w końcu, tak? Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, siema.